Prawdziwym skarbem archiwum katedralnego jest bulla papieża Innocentego II, wystawiona na prośbę Jakuba, arcybiskupa z Gniezna. Jest to najdawniejszy i najcenniejszy zabytek języka polskiego, ponieważ bulla ta, zatwierdzając dobra i dochody metropolii gnieźnieńskiej, wymienia szczegółowo polskie nazwy wielu miejscowości oraz nazwy osób, które w tych miejscowościach zamieszkiwały. Z pomiędzy nich te przytoczyliśmy, wyrażając je własnymi imionami. Z Gniezna, z Ostrowa, z Łekna, z Nakła aż do rzeki Plitwicy, z Lędy, z Kalisza, z Czesramia, z Rudy, pełne dziesięciny zboża, miodu i żelaza. Również wsi arcybiskupie koło Gniezna, Kiebłowo, którego posiadaczami są Dobroń, Nienach, Uszczon, Rados, Grębosz, Czyż, Siostrosz. Również Dębnica, Radowic z tymi jej posiadaczami, Smarczek, Doman, Siedlewic. Posłuchajmy jeszcze, jak brzmi zakończenie bulli gnieźnieńskiej, zwanej także złotą bullą języka polskiego. Ja, Innocenty, katolickiego kościoła biskup, podpisałem. Bywajcie zdrowi. Dan w Pizie, 7 lipca roku pańskiego 1136.